My wiemy, że Małopolska jest innowacyjna. Sprawdźmy jednak, co studenci z sąsiednich regionów myślą i wiedzą o małopolskich innowacjach. Słuchaj, jesteś mieszkańcem Katowic? Siemianowic Rzymski, niedaleko. Okej, czyli pochodzisz z tego regionu i tutaj studiujesz. Gdybyś miał się przeprowadzić do Małopolski i zmienić teraz swoje życie aktualne, to podjąłbyś taką decyzję, żeby tam studiować, gdyby cię przyjęli? Jeżeli jakaś na przykład propozycja by mi odpowiadała... Intratna. Tak, musiałabym mnie naprawdę przekonać, ale myślę, że to nie byłby jakiś wielki problem, żeby się przyjąć. Bardziej Małopolska, bardziej Podkarpacie, dlaczego? Chyba bardziej Małopolska, więcej możliwości. Więcej korporacji, nawet jakbym chciała się jej udać w kierunku germanistyki. Już dostałam kilka ofert pracy, no i zarobki jednak. Słowo innowacja, czy pasuje do takiego regionu jak Małopolska, czy twoim zdaniem nie? Myślę, że tak, bo wiele robi się dla turystów, wiele robi się po prostu dla mieszkańców Krakowa, tak? Myślała pani kiedyś przed rozpoczęciem swojej kariery studenckiej o Małopolsce? Tak, myślałam o Krakowie. No ale jednak okazało się, że Kielce są fajniejsze. Z czym wam się kojarzy Małopolska? Bardziej tradycja czy bardziej innowacja? Szczerze przyznam, że bardziej tradycja, bo ogólnie Małopolska kojarzy mi się głównie z Krakowem, które jest miastem moim zdaniem bardzo tradycyjnym, bardzo bogatej tradycji. Proste pytanie, Małopolska to innowacja czy tradycja? Raczej tradycja. Łączona z innowacją, tak bym to mówiła. Z tradycją, bardziej z tradycją. Chociaż jak przyjeżdżam czasami do Krakowa, to widzę te innowacje. Innowacja, ponieważ z tego co wiem od znajomych, jest tam dużo studentów i miasto stawia prawda, na tych studentów, żeby ich zachęcać do przyjścia. Z czym się pani kojarzy Małopolska? Czy to jest miejsce do życia, do pracy, czy tylko do zwiedzania? Do studiowania. Studiowania? Studiowała pani w Małopolsce? Tak, tak z tym mi się kojarzy. Myślę, że Małopolska ma możliwości rozwoju, jeżeli mówimy akurat o Małopolsce. Kraków jest bardzo fajnym miejscem. Kraków jest miastem studenckim, tak? Więc tam myślę, że jest bardzo dobre zaplecze właśnie, żeby tam się rozwijała jakaś tam nowoczesna technika, czy no jakieś tam nowoczesne, jakieś tam nowinki. No. W moim regionie pojawia się coraz więcej startupów, właśnie takich rozwiązań innowacyjnych, choćby nawet na uczelni mamy także inkubatory, które pomagają w rozwoju. W Kielcach mamy także kielecki inkubator, także technologiczny, także też mamy tutaj możliwości rozwoju. Natomiast ja nie jestem zamknięty na resztę Polski. Słuchajcie, ja przychodzę z takim pytaniem, czy myśleliście kiedyś o zmianie miejsca studiowania, albo zanim zaczęliście studia tutaj, to myśleliście na przykład o takim regionie jak Małopolska? Tak. O AGH. Jak skończysz te studia, to myślisz o zmianie miejsca swojego życia, na przykład Kraków albo Małopolska ogólnie? Jeśli się pojawi jakaś interesująca oferta pracy, to czemu nie jestem otwarty na tak? Tam są jakby bardzo interesujące oferty pracy. Nie wiem, czy słyszałeś o Małopolsce innowacyjnej? Słyszałem jakiś taki program, ale nie znam żadnych konkretów. Słuchajcie, ja przychodzę do was z bardzo prostym pytaniem. Jesteśmy w Rzeszowie, na Podkarpaciu. Jak władze regionu mogą pomagać młodym przedsiębiorcom, młodym twórcom, młodym startupowcom, którzy dopiero zaczynają i nie mają skąd wziąć źródeł na to, żeby swój biznes rozwinąć? Fundusze dofinansowania różnego rodzaju. Wsparcie takie finansowe bardziej. Ja myślę, że przede wszystkim samorządy lokalne mogą przeznaczyć pewną część budżetu na rozwój nowych firm, na właśnie takie startupy. Przede wszystkim wspierać te programy, czyli nie zajmować się wyłącznie sobą jako samorządem, nie zajmować się wyłącznie miejscowym prawem, ale także poszukiwać rozwoju, ponieważ przedsiębiorstwa to przyszłość. Małopolska zaczyna się rozwijać, technologia idzie naprzód i już dużo ludzi nie przywiązuje tak ogromnej wagi do tradycji, jednak każdy chce być nowoczesny, mieć lepsze życie.